No i jak widzicie, piękna pogoda, wiosna przyszła, a to oznacza, że lecimy zmienić koła z zimowych na letnie. Zobaczymy sobie, ile to będzie kosztowało, także zapraszam do oglądania. No ja już idę do auta, wszystkie koła przeniosłem, także jak widzicie, czekają już tylko na wymiankę. Aktualnie mam zimówki jeszcze, według mnie z ładniejszymi felgami, no ale tak kupiłem, że po prostu te brzydkie, te brzydsze, mniej ładne są na lato, a te jako zimówki według mnie ładniejsze. No jak wymienię, to wam pokażę, jak później wyglądają te letnie, te felgi z letnimi oponami. No i jadę jeszcze szybko przeodkurzać auto, bo wstyd trochę z takim jechać. Dywaniki trochę brudne. No, także tak jak wam mówiłem, lecimy sobie na odkurzacz szybko i na 12:40 mam termin. Także zobaczymy sobie, ile to będzie kosztowało. Oczywiście nie będzie to taka pełna cena, tak jakby, ponieważ udało mi się trafić na jakiś Angebot, na jakąś okazję cenową w związku z sezonem, właśnie, że... No, muszki. W związku z tym, że sezon letni się niebawem zacznie. No, mieli taki fajny rabat, więc skorzystałem, zobaczymy. Pisało, że od 40 euro, no ale wiadomo, zależy też jaka wielkość felg, czy to są stalówki, czy alusy i tak dalej. Ja mam u siebie 17 letnie i 17 zimowe, więc zobaczymy, ile to będzie kosztowało. No i lecimy. No i jestem na miejscu. Idę zobaczyć, czy mogę już wjeżdżać, czy nie. No i zaraz się widzimy z powrotem. Dobra, mały fail z mojej strony, bo pojechałem nie do właściwego oddziału. No ale jak robiłem termin, to pisało, że to jest Nord Ossi Automobile Rheinbeck, czyli tylko jedno jest tutaj. A okazuje się, że to jest Nord Ossi Automobile Hamburg, ale na ulicy Rheinbecker Reda. Dlatego no, mała nieścisłość. No faktycznie, no tam jest Hyundai, tu jest Mercedes, ale wszystko to jest jedna firma Nord Ossi Automobile, więc myślałem, że no tutaj też to działa, nie? No, jadę tam także i widzimy się za moment znowu. Kawka w oczekiwaniu na wymianę opon. Powiem wam, że te fury, jak się tak blisko nich jest, to i w ogóle w tym, tutaj w salonie, w środku, to wyglądają na o wiele większe niż na ulicy, jak jadą. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak przechodzę sobie obok nich, to wydają się ogromne po prostu. Te SUVy, nie? Wiadomo, że to nie jest terenowe auto, ale jak tak się blisko podejdzie, to wydaje się mega wysoki. Tu Sonic. Ładne autko. Chociaż ten panel tutaj w środku z piano black cały, to nie przemawia do mnie. Ale tak ogólnie wizualnie naprawdę piękny jest. No a Ioniq 6. Ładnie wygląda z zewnątrz. W środku też. W sumie. Ale. No ale elektryk, no ja ogólnie nie jestem zwolennikiem elektryczków, niestety. Ale ogólnie fajny i przestronny bardzo. No, na pewno ma dociąganie fotela, bo siedzę tak daleko, że do pedałów nawet nie dosięgam. O, tutaj ma nawet półeczkę pod spodem, elegancko. Panel fajnie wygląda z lewej strony. Podświetlenie takie w paseczki. Kurde, no fajny jest, ale elektryk. Jakby tu była wersja z jakąś V6, bo to duże auto jest, taka V6 by tu ładnie wleciała. No ale tak tu siedzę, kawkę piję, oglądam te auta i powiem wam tak. Gdzie jest Hyundai Santa Fe? Moje wymarzone auto. No nie widzę, nie mają go tutaj. Nawet na zewnątrz nie stoi, niestety. Chyba nie wiem. A wsiadłem sobie, zobaczył, jak się siedzi i jak w środku on jest wykonany i tak dalej, bo nie miałem jeszcze okazji. No ale może pojadę któregoś dnia do Hamburga, tam do centrum. Tam jest też Hyundai i widziałem, tam stało trochę tych Santa Fe. To sobie może go sprawdzę.
No i dobra, udało się zmienić kółeczka. No i widzicie, to są te felgi, które są, można by powiedzieć, wizytówką tego modelu, bo ten, bo Hyundai, o Jezu, a się prawie przewróciłem, Hyundai Ioniq był właśnie nawet na banerach reklamowych w tych felgach, to są specjalnie stworzone alufelgi dla tego modelu. No jak dla mnie, no fajne one są, one symbolizują tą hybrydę tutaj, ale tamte były ładniejsze, więc nie wiem, czy w przyszłym roku po prostu tych na zimę nie wstawię, a tamte na lato. No ogólnie chcę kupić jakieś osiemnastki na lato, żeby były, wiadomo, jakieś ładne, nie muszą być oryginalne, mogą być z jakiejś innej firmy. No i zobaczymy, czy uda się, jak nie w przyszłym roku, to za 2 lata. No i dobra, słuchajcie, przydałem sobie takie fajne miejsce, żeby wam powiedzieć, jaka była cena tej zmiany kół. Więc już wam mówię, że całość kosztowała 45 euro, myślę, że to dobra cena. Ale czy było to jakiś super rabat, tego wam nie jestem w stanie zapewnić, z tego względu, że sprawdziłem sobie teraz na szybko, tak, ile kosztuje wymiana opon na przykład w ATU tutaj w Hamburgu niedaleko. No to koła do 17 cali, taka podstawowa po prostu wymiana kół kosztuje też 46 euro, 45-46, coś takiego, bo nie pamiętam dokładnie. A na przykład już ze sprawdzeniem wciśnienia w kołach, no i z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, wiecie, nie wiem, wyczyszczeniem tego, jak to się nazywa, co się powietrze nam pompuje, zapomniałem, sorry. No ale wiecie, o co chodzi, no z wyczyszczeniem tego ze wszystkim, no to już 70 euro, mówię tu o kołach do 17 cali, a jakiś tam jeszcze pakiet, nie wiem, jakiś super ekstra magiczny, no to od 100 coś euro, także na za większe koła, no to pewnie jeszcze ta cena jest większa. Także no za 46 euro idzie to zrobić, tylko że wydaje mi się, że tutaj od razu miałem sprawdzenie tego ciśnienia w oponach i tak dalej, czyli trochę ponad pakiet podstawowy. No, ale tak czy inaczej, takie kształtują się ceny. 46 euro według mnie nie jest to zła cena. Jak robi się to tylko 2 razy do roku, no to można tyle zapłacić. A druga sprawa, że pewnie zastanawiacie się, dlaczego sam tych kół nie wymieniłem. No właśnie, to jest dobre pytanie. Nie, nie, nie. Nie wymieniłem ich dlatego, że kupiliśmy ten samochód na zimówkach. W zestawie były te koła letnie właśnie, z oponami letnimi. No i wolałem oddać po prostu do serwisu, żeby sprawdzili od razu, czy są dobrze wyważone te felgi i tak dalej. Wiecie, jakby coś było nie tak, to od razu bym wiedział. A tak jakbym sam wymienił, coś by było nie tak, to jeszcze by trzeba było jeździć, kombinować. To już, to i tak musiałbym zapłacić za sprawdzenie, zweryfikowanie. No więc jako że pierwszy raz wymieniałem, zakładałem te letnie, to chciałem to zrobić tak jak ma być. No a druga sprawa, że nie mam nawet lewarka, bo jeszcze nie kupiłem, a w zestawie nie było. No, co wam jeszcze mogę więcej powiedzieć w tym temacie? To wszystko. Jeśli interesują was takie tematy, albo jeśli cokolwiek was interesuje, to piszcie w komentarzach pod filmem. Ja was zapraszam też na mojego Instagrama, Polski Hamburger. Tam czasami pojawiają się jakieś nowsze, szybsze informacje, co się u mnie dzieje, jeżeli was to interesuje. No i co? Dawajcie, wbijajcie, subskrybujcie, bo brakuje mi już niecałe 90 subskrypcji w momencie, kiedy to nagrywam, do osiągnięcia 2000. Także jeżeli dacie mi tego suba, to bardzo mi pomożecie. No i życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnych filmach. Elo!